Żeńska medycyna to nie tylko książka, lecz również przestrzeń do współdziałania, współtworzenia. Przedstawiam w niej ludzi, którzy wspierają swoimi działaniami, praktykami innych, którzy wnoszą do tego świata ważne, odważne opowieści. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, droga Maju. Jak się dzisiaj czujesz? Dzień dobry, dobrze się czuję. Wiesz co, niedawno wstałam, mamy 10:20, więc dopiero od 2 godzin tuptam i tak spokojnie. Jeszcze jestem w takim trybie rozruchu porannego. Bo spotkałyśmy się o poranku, na początku tygodnia, w poniedziałek, więc to jest dobre określenie, w trybie takiego rozruchu w tygodnia i dnia. Tak. Z Mają łączymy się z wyspy, z Irlandii. Bardzo mi miło, że mogłyśmy się tutaj spotkać i poruszyć ważne, odważne, jak to mówię, tematy w aspekcie takiego, myślę, holistycznego zdrowienia, ścieżek holistycznych, ponieważ Maja od kilkunastu lat jest na ścieżce holistycznej terapeutki. I tak naprawdę na tej ścieżce rozpoznałaś, pracujesz z wieloma różnymi technikami, o których tutaj sobie pomówimy. Ale ja, zapraszając Ciebie do tej rozmowy, przyświecała mi cały czas taki główny temat mi tutaj się wyświetlał, którym jest art terapia, Vedic art. I chciałabym na pewno tutaj zatrzymać się na troszkę dłużej, natomiast jeszcze na początku pragnęłabym powiedzieć kilka słów o Tobie, ponieważ znam Ciebie tutaj i osobiście spotykamy się w różnych momentach, na różnych eventach, czy też tam prywatnie, więc już wiem, jak malujesz obrazy. I to nie jest przenośnia, bo Maja tak maluje obrazy, ale bardzo różnych metod do tego używa. Nie tylko obrazy jako prawdziwe, ale właśnie pracujesz z ludźmi, w większości pewnie z kobietami, używając różnych technik. Tutaj pracy właśnie dźwiękoterapii, czyli pracy z dźwiękiem. Pracujesz również z radykalnym wybaczaniem. To już jest też taki, uważam, inspirujący, ciekawy temat, któremu się przyglądniemy. Wiem, że zajmujesz się też numerologią. Jest tego naprawdę dużo i Maja również była organizatorką i prowadziła moje spotkania autorskie najnowszej książki Żeńska medycyna w harmonii z naturą do kobiecego zdrowia i piękna. I było to w grudniu ubiegłego roku w przepięknym miejscu, w którym na co dzień możemy właśnie spotkać Maję i korzystać z jej darów, talentów, ścieżki, na której jest. Więc Majeczko, tak na początek, może troszeczkę właśnie rozwiń temat tej swojej ścieżki terapii holistycznej, żebyś to tak nam uwypukliła i pokazała, co jest na tej twojej ścieżce, co najbardziej na ten moment czujesz, czym chciałabyś tutaj się podzielić. Proszę. Na ścieżce tak zwanej duchowej, takiej, w moment, kiedy wyszłam do ludzi, to faktycznie około kilkanaście lat temu, prawie 20. Ale ja taka przyszłam i to moje dzieciństwo już było bardzo niezwykłe i prowadziło mnie właśnie do tego, żeby być z ludźmi dla ludzi. Zaczęło się od takich historii mocnego czucia różnych rzeczy i ludzi. I już jak miałam kilka lat, to doświadczałam takich dziwnych historii, że dorośli ludzie, obcy, płakali, zwierzali się, opowiadali mi o sobie. Bardzo do mnie lgnęli, bardzo dużo ludzi. I oczywiście jak byłam dzieckiem, to myślałam, że tak wygląda świat i jest to normalne. I wszyscy ludzie tak mają, no ale po czasie zaczęłam rozumieć, że to jest jakiś dar i coś dobrze byłoby z tym zrobić. I wiecie, to jest tak, że dużo z nas zaczyna od siebie, tak? Bo my szukamy ścieżek rozwoju dla siebie.
więc jak miałam 18 lat, to zaczęłam uczestniczyć w pierwszych warsztatach rozwojowych i różnych rzeczy się uczyłam. I przez pierwsze ileś lat nie miałam jeszcze takiego pomysłu, że to będą metody, których ja będę używać w pracy. Bo ta cała holistyka przez pierwsze kilka lat była takim dodatkiem. Robiłam to pomiędzy pracą moją zawodową a życiem osobistym i gdzie mogłam, tam pomagałam. No ale po czasie ludzi było coraz więcej i no i stało się to już, wypełniło moje życie totalnie. Więc różne rzeczy, bo to były, ojej, ustawienia systemowe, NLP, astrologia, numerologia faktycznie, która do dzisiaj jest moją ogromną pasją. Tych ścieżek było bardzo dużo. To nie ma sensu tam iść, bo i tak już połowy nie pamiętam. Lubię poznawać, lubię się uczyć, lubię doświadczać. Natomiast te rzeczy, które stały się mi takie bardzo bliskie, to faktycznie numerologię uwielbiam, ale Vedicard zmieniło moje życie. Było największym przełomem. Największym. To jest taka nauka, w której przechodzimy przez 17 tematów życia. I to, co sobie najbardziej cenię w Vedicard, to to, że spotykając się w grupie, każdy z nas przechodzi własną indywidualną podróż. Tam nie ma przestrzeni, nie opowiadamy sobie o naszych problemach i traumach. Są takie fajne narzędzia do poprowadzenia nas, że dotykamy tematu poprzez malowanie. Bardzo dużo sobie uświadamiamy. Jest czasami natychmiastowa transformacja. Wiesz, co chwilę taka eureka, że łączymy kropeczki. Skąd co się wzięło, rozpoznajemy siebie, niesamowite. Podam jakiś przykład, chociaż to jest bardzo trudne, bo niesamowite jest to, że przez te kilkadziesiąt już lat, kiedy Vedicard jest w Europie, istnieje, to nie ma w internecie, nikt nie zdradził sekretu tych wszystkich wed i tego, co się dzieje podczas warsztatów. To jest niesamowite. Wiecie, internet jest tak pełen w ogóle wiedzy i numerologia, która jest też często przekręcana, to już jest inny temat. A Vedicard, mam takie poczucie, kiedyś właśnie bardzo ładnie to moja klientka podczas warsztatów powiedziała, że prawdopodobnie ludzie, którzy tego doświadczyli, wiedzą, jaki to jest skarb, więc się tym nie dzielą w internecie, żeby inni ludzie mogli tego doświadczyć. Piękne. Piękne, bo kiedy my wiemy, to ta głowa się włącza. A kiedy idziemy po prostu z serca, zapisujemy się na warsztat i doświadczamy, to mamy szansę właśnie wtedy bardzo głęboko siebie rozpoznać. Dostać się do tego, co jest tam przykryte różnymi nakładkami. Jedną z takich nakładek, którą warto z pewnością odpiąć, jest to, że ja nie potrafię malować. Chodząc właśnie na taki warsztat Vedic Art, bo tak jest często, prawda, że my z góry zakładamy sobie, że my czegoś nie potrafimy. Ja nie potrafię malować i nie będę brała udziału w tego typu właśnie warsztatach. Ja nie potrafię śpiewać, tańczyć i nie wychodzimy właśnie w te kręgi. Natomiast ja uważam i osobiście tego doświadczam, i również na moich spotkaniach z kobietami, że właśnie w tym ja nie umiem, kryje się największy potencjał, bo ty wtedy wychodzisz z tego umysłu, z tego rozumu, z tych poukładanych labiryntów intelektualnych i ty zaczynasz odczuwać. I ten pozorny brak nieumiejętności malowania odblokowuje tak potężny zasób gdzieś zastoju energetycznego i to płynie takim strumieniem twórczości. I tutaj właśnie Vedicard to zostaje przelane na płótno, na kartkę, ponieważ pracujemy tutaj z
obrazami, to jest bardzo różny, tak, przejaw takiej twórczości poprzez kredki, poprzez farby, no, to co czujemy, tak? Więc tak z pewnością należy odpiąć to ograniczenie, że ja czegoś tutaj nie potrafię. Jeżeli ciebie to woła, ty to czujesz, a jest to przepiękna terapia, bardzo taka subtelna, ale ma potężną moc sprawczą, o czym doskonale wiesz, tak? Ma potężną moc i jest lekka. Dokładnie, więc tutaj nie wchodzimy w tą traumatyczność gdzieś jeszcze z ciężkim spotykami, tylko to jest takie właśnie, wiesz, dziecięca wręcz zabawa z tym płótnem, z tą kartką, z naszą niewinnością, która właśnie uwalnia tą ciężką gdzieś tam energię i ją transformuje w lekką. I później ty stajesz nad tym płótnem, nad tym swoim dziełem i jesteś w zachwycie. Wow, ja to wykonałam? To jest, skąd to wypłynęło? O czym to jest? Wiecie, każda kobieta, która przyszła na moje warsztaty z malowania, nie tylko Wedikart, tylko w ogóle różne tam prowadzę warsztaty, każda wychodząc mówi: potrafię malować. Ale tutaj nie o malowanie chodzi, zupełnie nie o to chodzi. Malowanie jest narzędziem i tam są różne klucze do tego, żeby właśnie rozpoznawać siebie. Nie jest to nauka malowania i nie są to warsztaty dla osób, które potrafią lub nie potrafią malować. To w ogóle nie ma znaczenia. Ja zawsze o tym mówię, to bardzo dużo daje. My możemy sobie pozwolić na to. Zawsze pokazuję takie białe płótno, uwielbiam to i mówię, że to jest to nasze życie, tak? Metafora naszego życia. I już samo to zadanie, kiedy człowiek w tym poczuciu nie potrafi, siedzi i na to białe płótno patrzy. Wiecie, tam już się zaczyna robić robota. Bo to przychodzą do nas nasze myśli o nas. My już wiemy, co się zaczyna dziać. Już zaczynamy sobie różne rzeczy uświadamiać, a to jest dopiero pierwsza minuta spotkania. Ja malowałam obrazy zawsze i przez pierwszą połowę życia chowałam je w garażu. I też oczywiście w tym poczuciu, że nie potrafię i no dzisiaj mam wystawy i mam w ogóle. Oczywiście jest to miłe, kiedy ktoś mówi, że są ładne, ale tak naprawdę to wiem, że to już jest tylko opowieść o tym kimś. Jakby nie ma już żadnej tutaj dobrej czy złej oceny tego, co ja robię, bo no, to jest część mnie, więc jest pełna akceptacja we mnie. I tak naprawdę, no, obojętnie co ktoś powie, to mówię, okej, dobrze. Więc wiecie, ta droga, sama ją przeszłam. Wiem, co to znaczy uważać, że nie potrafię i dojść do momentu, kiedy no właśnie z pełnym wzruszeniem teraz wiem, że potrafię. Tak, wzruszeniem. I jak ciebie słucham, to mam łzy w oczach, bo to jest o wszystkim. Tak jak mówisz, to nie jest na pewno tylko o malowaniu, ale także właśnie no, dla mnie takie bliskie jest pisanie, tak? Więc ja doskonale to rozumiem, bo to zawsze było mi najbliższe, właśnie wyrażanie poprzez słowa, malowanie obrazów słowami. I od najmłodszych lat pamiętam, jak siadałam właśnie nad pustą kartką, jeszcze w zeszycikach. Jako jeszcze taka mała Ania i pisałam te pierwsze opowieści, te bajki. I pamiętam, wiecie, jak w szkole podstawowej pani, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, zawsze krytykowała moją opowieść w języku polskim. Tam pisaliśmy różne wypracowania, ponieważ to było dla niej za bardzo takie. Nie na temat, tylko ja zawsze sobie płynęłam swoją ścieżką, nie trzymałam się tematu, tylko ja właśnie to tak ubierałam, jak zresztą czytacie moje teksty, jakie to są opisy wielobarwne, więc to nie było na temat, nie trzymałam się tego i gdzieś czułam właśnie takie, że no to chyba to nie jest dobre, tak? I to było dla mnie takim
takim zamknięciem wręcz w tym momencie w szkole podstawowej tej dziewczynki, która tak kochała to pisać, czytać te książki, że no rzeczywiście pewnie coś nie bardzo. I potem poszłam do szkoły średniej, gdzie z kolei była zupełna odwrotność. Spotkałam cudowną nauczycielkę na swojej drodze, z którą do dziś mam kontakt, która też czyta moje książki i ona tak dmuchnęła w moje skrzydła, ona była tak zawsze zafascynowana tym, co piszę. Ja zawsze, słuchajcie, jak pisałam jakiekolwiek wypracowania, to od razu na czysto to szło. Ja nawet jak maturę zdawałam, pisałam na czysto i dostałam szóstkę z matury. Nie było tam, ja byłam wtedy tak pewna i świadoma tego. Pamiętam, że właśnie zaczęli do mnie przychodzić też znajomi, koledzy, koleżanki, żebym pomagała w tym. I spójrzcie, jakie to jest też ważne, właśnie gdzieś człowiek na naszej drodze, który nam. No, albo podetnie skrzydła, albo dmuchnie. Uważam, że to jest też bardzo ważny element. I właśnie Majeczka jest tutaj u nas na wyspie taką właśnie kobietą, która dmucha w skrzydła innych kobiet, bo sama dobrze wiesz, znamy te opowieści, ile kobiet wypłynęło spod twoich skrzydeł, które aktywowały w sobie właśnie tą moc twórczości, spełnienia na różnych poziomach i aspektach życia, prawda? No bo to też jest o tym, Maju. Tak, nieskromnie powiem, mówię o sobie łowca talentów. Tak, bardzo lubię ludzi. Kocham kobiety, to dlatego pracuję głównie z kobietami, bo nas rozumiem, tak? To To jest samo mam. oczywiste. I powiedziałaś, Aniu, o tej pani nauczycielce, i to jest właśnie ten temat. Jeśli my mamy poczucie, że nie umiemy czegoś, to nam to już kiedyś powiedziano. My nie rodzimy się w przekonaniu, że czegoś nie umiemy. To się buduje, to przychodzi z zewnątrz. Bardzo często, kiedy ktoś mówi, że czegoś nie potrafi, to właśnie pytam, kto ci to powiedział? Kiedy to się stało? To może być krótka chwila. Bardzo często są te nasze wspomnienia nauczycieli. No, chyba na tym to polega, że ja wierzę w ludzi, którzy do mnie przychodzą. Ja patrząc na człowieka, nawet jak przychodzi z ogromnymi problemami, wiecie, z jakimś wielkim ciężarem, to ja patrzę na te kobiety i ja wiem, że one dadzą radę. Ja wiem, że one z tego wyjdą. Ja wiem, że one będą szczęśliwe. I wydaje mi się, że tak naprawdę to jest cała esencja i cała magia tego, że gdzieś tam udaje się drugiemu człowiekowi pomóc. To jest wiara w niego, bo my tego potrzebujemy. Bo każdy z nas ma potencjał. Każda z nas ma potencjał do tego, żeby być szczęśliwą, pewną siebie, zdrową kobietą. Vedic Art, jeżeli wchodzimy w ten proces, to co takiego dzieje się na poziomie ciała? Czy to jest właśnie też pomocne w odblokowywaniu zapisanych w ciele traum, właśnie uwalnianiu emocji? W jaki sposób możesz nam opowiedzieć tak od strony właśnie już takiej fizyczności, cielesności? Czy możemy na przykład po tym takim procesie odczuwać, że jakiś ból ustał w ciele, że coś puściło, coś się rozluźniło, że jest oddech spokojniejszy, głębszy. Czy obserwujesz to? W Vedic Art malujemy z krótkimi przerwami na rozmowę 30 godzin w ciszy. Dotykamy tematu, mamy pół godziny na to i później jest kilka godzin malowania w ciszy. Wiecie, więc jest to głęboka medytacja. Jest to czas tylko i wyłącznie dla siebie. Ja nie włączam muzyki. Jest po prostu cisza. I bardzo często nie mamy czasu, żeby tego doświadczyć. Tak? Gdzieś tam pędzimy. Od czasu do czasu zatrzymujemy się, medytujemy, idziemy na spacer. To jest 30 godzin. A cisza w moim pojmowaniu wszystkiego jest największym uzdrowicielem. Największym. Bo ta cisza to jest ta największa prawda. Wszystko poza nią jest iluzją. I to dobre, i to trudne. Cisza, to co w nas, to jest jedyna prawda. Więc już z samego chociażby tego powodu, oczywiście, że tak. I teraz, kiedy człowiek wyrzuca z siebie różne emocje, różne traumy zapisane,
wypuszcza to, uświadamia sobie, to oczywiście, że to ciało odpoczywa, uzdrawia się i może tak się wydarzyć. Nie uogólniam, bo to jest sprawa bardzo indywidualna i na przykład, kiedy zaczęłaś mi zadawać to pytanie, to pomyślałam sobie, że nigdy nie patrzyłam z tej strony, jeśli chodzi o mój organizm. Nie oglądałam tego, co mi to tutaj na tym poziomie robi. Bo no, widocznie nie było to dla mnie ważne, ale patrząc na kobiety, tak. Dla niektórych na pewno, bo bardzo często mówią o lekkości. Bardzo często czuję się lekka, jakbym zrzuciła jakiś ciężar, przestało mnie boleć plecy, ramiona. Wiesz, jest lekko. No, takie to jest przy każdej metodzie, gdzie uda nam się pozbyć jakiegoś ciężaru. Tak, zastoju energetycznego, zgadza się. I wtedy to odczuwamy numer jeden w ciele, czyli przestajemy czuć jakikolwiek rodzaj takiego ucisku, bólu. No i później, wiesz, przechodzi to na całe układy. Ja idę w tą stronę, bo jestem naturoterapeutką. Ja No pracuję właśnie. właśnie z wieloma kobietami, które mierzą się z przeróżnymi dysharmoniami w ciele i też zawsze kieruję w różne inne strony techniki, czy to właśnie w jakiś rodzaj ruchu, czy właśnie chociażby w dźwiękoterapię, która też jest cudowna. No i właśnie tutaj Veligard. Dlatego chciałam, żeby to tutaj wybrzmiało, że jeżeli czujecie różnego rodzaju dysharmonie, napięcia w ciele, stany nawet takie depresyjne, lękowe, Tak. to z pewnością ułatwia i pomaga dotknąć tego, co blokuje w nas przepływ energii. Ja też, wiesz, uważam, że żeby się złożyć, to najpierw trzeba się rozpaść. I takie różne procesy nam w tym pomagają, bo w tym płyną łzy, w tym odczuwamy różny rodzaj dyskomfortu, trzęsienia. Ja to wszystko wiem, ponieważ od takiej strony pisania, bo dla mnie pisanie jest też i zawsze było terapią, o tym mówię. Moja pierwsza książka, Kobieta w związku z naturą, druga, Opiekunka wrażliwości. Ja tą książkę kocham, bo ona jest dla mnie takim leczniczym balsamem na moją duszę, to, co zostało w niej opisane, zrodzone. Uwielbiam ją, dlatego kobiety w większości przy niej płaczą, ponieważ dotykam esencji nas kobiecości, takiego głębokiego uzdrowienia, i ja te książki nie piszę ich naprawdę tutaj stuprocentowo potwierdzam i mówię z jakichś powodów takich materialnych. Ja po prostu wiem i czuję, że ja wchodzę w dany proces i ja sama się tutaj uzdrawiam, tak jak teraz żeńska medycyna. To były lata mojej ścieżki do zdrowia, odbudowy układu trawiennego i tak dalej. I ja jestem w procesach. Ja mam cięższy proces, kiedy piszę książkę, też płyną mi łzy, czasem mam dość i zatrzymuję na kilka tygodni i wracam, więc to wszystko jest Vedic Art, tylko ma różne właśnie aspekty swojego wyrażenia. I to wszystko, drogie kobiety, nas uzdrawia. To aktywuje naszą wewnętrzną kobiecą moc uzdrawiania. Więc jeżeli tylko was to woła, czujecie, że chciałybyście dodać taki rodzaj medycyny do swojego procesu, to z całego serca zapraszam. Tu w Irlandii możecie właśnie skontaktować się z Majeczką, która robi regularnie takie spotkania, malujecie, ale też z dźwiękiem, czy do mnie na warsztaty, takie typowo prace z ciałem. Najbliższe są właśnie w lipcu na plaży. I to są naprawdę niesamowite, piękne wydarzenia. Albo jak jesteście spoza Irlandii, to szukacie u siebie, w regionie. I z odwagą i taką, jak takie słowo, które tutaj wydaje mi się będzie dobre, z taką właśnie dziecięcą fascynacją i zaciekawieniem. No dobra, pójdę, spróbuję, co to będzie. Ja powiem trochę inaczej, bo powiem do kobiet, które nie mają fascynacji i tego poczucia ciekawe, jak będzie, i są przerażone i czują, że boją się przyjść do grupy, są nieśmiałe. Ja zawsze mówię, no to bój się i rób, a jak słyszę hasło nie umiem, to mówię, i co z tego? Słuchajcie, to jest cała magia, kiedy usiądę i pomyślę, i co z tego, że nie umiem? I co z tego, że tego nie umiem? My bardzo często, czując, że coś nam nie wychodzi, definiujemy siebie poprzez ten jeden brak. A my nie jesteśmy tylko, jeśli nie potrafię malować,
To nie znaczy, że ja w ogóle nic nie potrafię, jestem beznadziejnym człowiekiem. I teraz, kiedy przychodzę do grupy i niech sobie będzie grupa wspaniałych artystów, to mnie nie określa jako człowieka. Ja mam prawo tego nie potrafić i pozwólmy sobie właśnie na to. My nie jesteśmy idealne, my nie musimy być perfekcyjne, my nie musimy być co chwilę lepszą wersją siebie, my jesteśmy po prostu fajne. I naprawdę, wiecie, w prosty sposób taki napis powinien być w każdym domu: odwal się od siebie, człowieku. Żyjmy. Ja, wiecie, maluję tyle lat. I teraz prowadzę przepiękne warsztaty, cudowne. Przyszła do mnie taka inspiracja, nie wiem już kiedy, pół roku temu, rok temu. Mamy cykl mandalowych spotkań, malujemy mandale czakrowe. Łączę to z koloroterapią, którą uwielbiam, więc ubieramy się w danym kolorze, jemy jedzenie w danym kolorze. To jest cały proces już przed warsztatem, po. Wspaniałe spotkania. I któregoś dnia patrzyłam, jak dziewczyny malują te, które przyszły w poczuciu, że nie potrafią. Malowały cuda i tak stanęłam i mówię: no już przesadzacie. Ten potencjał, to co one wyprawiają, jest niesamowite, niesamowite. I teraz znowu rozmawiamy o tym. Te mandale są jak my. Każda jest wyjątkowa. Każda jest piękna. One nie są lepsze, gorsze. One są wszystkie piękne. Ale to sobie trzeba na to pozwolić, że nawet jeśli mam poczucie, że nie umiem, to idę. I sobie po prostu będę w tym moim nie umiem. Bo to nie, właśnie mówię, nie definiuje mnie jako człowieka. I to jest bardzo ważne. I no. Takie często te, wiecie, najprostsze rzeczy są tak naprawdę najważniejsze. A jednocześnie też są najtrudniejsze, bo właśnie to Tak. takie nasze błądzenie po labiryntach intelektu sprawia, że oddalamy się od tego czucia, od tej bazy serca, od tego rozluźnienia, od tej lekkości, od zaufania, od tej świętej naszej żeńskości, bo to jest właśnie o tym, tak? Więc kiedy włącza się w nas ten wewnętrzny krytyk, że ja czegoś nie umiem, że w czymś jestem niewystarczająca, że jeszcze za mało. Wiesz, ja bardzo często słyszę od kobiet, naprawdę często, nawet ostatnio sobie nad tym myślałam, skąd to jest, że kobiety mówią do mnie: słuchaj, ja pójdę na takie i takie warsztaty, spotkania w różnej tematyce, w różnej zawodowej tak samo, i ja tego słucham i słucham i słucham i zapłacę pieniądze i później sobie tak myślę: przecież ja to wszystko wiem, ja to wszystko potrafię, ja to wszystko mogę robić, ba, ja to mogę robić dużo bardziej, ale ja mam cały czas sobie to poczucie, że wciąż jest coś nie tak, że wciąż jest jakiś rodzaj braku, że wciąż jest za mało, że wciąż jest niewystarczająco, że wciąż nie jestem w tym dobra. Skąd się to, Maju, bierze? Takie poczucie, że my wciąż mamy w sobie czegoś za mało, żeby iść i odżywiać, obdarowywać świat. Teraz. Ja w sobie tego nie mam. Myślę, że to widzicie i wiecie, bo przeszłam też bardzo głęboki proces i to nie było za kolorowo. Bardzo różne miałam doświadczenia życiowe. Natomiast no, to opisuję też w swoich książkach. Dotknęłam w sobie właśnie tej takiej wewnętrznej obfitości i tu nie triggeruje mnie żadna krytyka zewnętrzna, chociaż ona, powiem szczerze, nie zdarza się. Praktycznie tego nie słyszę, nie wpływa do mnie. Ale po prostu wychodzę z takiego tutaj punktu w sobie, gdzie jako mała dziewczynka, bo to jest właśnie bardzo dużo, stań przed sobą jako przed małą dziewczynką i powiedz jej, że robi coś źle, że jest coś w niej złego, niedobrego, niewystarczającego. Nie powiesz tego swojemu dziecku, nie powiesz tego sobie małej w sobie. Dlaczego mówisz to sobie dojrzałej kobiecie, która ma za sobą taką drogę, która ma przed sobą jeszcze długą drogę? Dlaczego siebie umniejszasz, nie wierzysz właśnie w siebie i pozwalasz, żeby ktoś z zewnątrz oceniał to, w jaki sposób ty coś wyrażasz poprzez siebie, tak? Więc skąd się to bierze, że my wciąż mamy poczucie tej niewystarczalności, tej małości, niedoskonałości? No i tutaj mogłybyśmy przejść do radykalnego wybaczenia, metoda Tippinga.
Bo zazwyczaj mamy tak zwane rany pierwotne, właśnie te rany, które powstały w dzieciństwie dawno temu, często zakopane i w ogóle nieuświadomione. Czasami są to wielkie traumy, a czasami są to małe momenty, które się gdzieś tam w naszym życiu wydarzyły. I to przeglądanie się w tych ludzkich oczach, to jest zawsze przeglądanie się w oczach rodziców. To są te właśnie pierwsze nasze lata życia. Ja chorowałam cierpiałam na taki perfekcjonizm i poczucie, jak jeszcze muszę być w czymś lepsza. No, wiecie, samo to, że zanim zostałam nauczycielem Vedic Art, to sama byłam na warsztatach kilkanaście razy. To normalnie ludzie idą na jeden warsztat weekendowy, na drugi, później robią nauczycielski, a ja faktycznie potrzebowałam to zgłębiać i zgłębiać i zgłębiać. I różnych nauczycieli, różne miejsca. Ale to też jest ta moja natura poszukiwacza. Ja bardzo lubię, bardzo to lubię. I myślę, że to jest ważne, żeby też, kiedy mamy taki problem, kiedy widzimy, że gdzieś utykamy, że jeszcze siebie tak bardzo krytykujemy, bo ta krytyka jest potrzebna, ona jest zdrowa. To jest coś, dzięki czemu się rozwijamy, oczywiście. Ale jeśli ona jest destrukcyjna, blokująca, no to warto właśnie się sobą zaopiekować i pójść gdzieś po pomoc i znaleźć to źródło, bo to się zawsze z czegoś bierze. Dlatego w tym dorosłym życiu, jeśli spotykamy ludzi bardzo pewnych siebie, takich zdrowych, osadzonych, to najczęściej są to ludzie, którzy mieli albo bardzo dobry, taki sprzyjający dom, otoczenie, albo są to ludzie, którzy są już po długiej drodze docierania do siebie, utulania tych wszystkich obolałych części. I dlatego teraz tyle mówimy o tej miłości do siebie. I to może już brzmi banalnie, może już zaczyna być, wiecie, męczące, bo to wyskakuje wszędzie i z lodówek, w internetach, w każdych książkach, ale to jest w sumie jedyny ważny temat. To jest zasilanie siebie tą taką prawdziwą miłością. I to nie znaczy, my nie mówimy o zaślepieniu, bo są ludzie, których spotykam. Ostatnio taki pan przyszedł na jakieś spotkanie, podszedł do mnie, oglądał obrazy i właśnie mówi, że tyle mówicie o tej miłości własnej, postrzegane w formie tego egoizmu albo zakrzywionego zwierciadła, tak? Jaka jestem idealna. Nie dojdziemy chyba do takiego momentu, i to faktycznie może byłoby niezdrowe, że ja już nic więcej nie potrzebuję. Nie potrzebuję się rozwijać i jestem chodzącym ideałem. Ale to, jaka jestem dzisiaj, to jest taki ogólny, bardzo fajny obrazek. I kiedy patrzę w lustro, mam się dobrze. Kiedy sobie siedzę ze sobą, mam się dobrze. Kiedy patrzę na moje wybory w życiu, to w ogóle mam się świetnie, bo jestem faktycznie w takim momencie życia. Bardzo często mam takie poczucie, wiecie, wzruszenia i satysfakcji. Siedzę i sobie myślę, Boże. Jak ja sobie dziękuję, że ja się na to wszystko uparłam, że ja się nie poddałam, że ja tak zawsze wierzyłam, że dojdę do takiego cudnego momentu i to życie moje będzie takie przyjemne. A droga była kręta, bo ona taka jest. Chciałoby się zbawiać świat i robić tak, żeby wszystkim było lekko. Wiemy, że życie jest różne. I to nie chodzi o to, nie chodzi o to, żeby w życiu nie mieć problemów, bo to jest niemożliwe, ale chodzi o to, jak my sobie z nimi radzimy. I faktycznie te wszystkie warsztaty dają nam narzędzia do tego, żeby było nam lżej, żeby tych chwil dobrych było jak najwięcej, żeby te traumy, deprechy nas nie dopadały. Bo ja nie mam takiej różdżki magicznej, że sprawi, że człowiek ode mnie wyjdzie i będzie miał zawsze tylko wspaniałe chwile. To jest niemożliwe, ale faktycznie wyjdzie z takimi narzędziami, gdzie kiedy coś z zewnątrz mu się przydarzy, to będzie sobie mógł lepiej z tym poradzić.
I o to chodzi. Tak, i to jest sprawcze, to ma wielką moc. No, z kolei na mojej ścieżce to jest właśnie ścieżka naturoterapii, w której również, wiesz, obejmujemy i aspekt ciała fizycznego, i ciała subtelne, które no, zazwyczaj to właśnie na warsztatach uruchamiają się te procesy. I to jest właśnie to, o czym mówisz. Doskonale to czuję, rozumiem i jestem sama w takim procesie. I dla mnie zawsze to podkreślam, najpiękniej jest, kiedy kobiety niosą świadectwo swojego procesu zdrowienia, uzdrowienia, bo kiedy jedna z nas staje przy sobie, tak, zaczyna opiekować się sobą, odzyskuje to połączenie ze sobą, uzdrawiając siebie, uzdrawia dookoła innych. I popatrz, jak ten krąg się rozszerza, jak on się poszerza. Więc dla mnie to jest największą zawsze satysfakcją, kiedy otrzymuję informację zwrotną, zresztą ty również, od kobiet, które gdzieś tam były, czy na konsultacjach, czy na warsztatach, czy nawet po przeczytaniu książek, co jest wielokrotnie, mam łzy w oczach, jestem poruszona, jestem wzruszona i wiesz, siadam sobie czasem z tymi uczuciami, bo to nie jest tak, że tylko ciężkie uczucia w jakiś sposób nas mogą wyprowadzić z harmonii, ale dużo takiego pozytywnego, które napływa, takich dobrych, pozytywnych bodźców, no też należy przetransformować, tak to rozprowadzić po ciele, żeby to było wciąż w harmonii. Więc jak tak dużo cudownego, dobrego, obfitego napływa, a napływa, ja to odczuwam, wielką wdzięczność, wzruszenie, łzy. To też bywa trudne. Wiesz, ja potrzebuję się z tym tak poutulać, pobyć, i ja też za dużo nie idę do przodu, tego nie robię, bo to by było za dużo. Wiesz, o czym mówię? Za dużo sukcesów to też nie jest miarodajne w takiej harmonii, więc ja sobie z tym pobędę. Ja sobie pobędę teraz moją najnowszą książką, tak długo, jak będę czuła. I jeszcze, żeby kobiety też mogły wejść na tą ścieżkę. I jak ja poczuję tak w każdej komórce swojego ciała, że pora jest na coś nowego, na coś dodatkowego, tak? To ja w to wejdę. Natomiast to jest bardzo ważne właśnie, żeby odczuwać te momenty. Żeby iść za tym ruchem, i to jest bardzo ważny punkt właśnie na mapie zdrowienia nas. Więc, drogie kobiety, jeżeli cokolwiek do Was napływa i czujecie ten ruch, to idźcie za nim. Pomimo wszystkiego, co Wam mówi umysł, rozum, bo on będzie w różne te takie tereny nas sprowadzał, no to właśnie tak jak Maja mówi, bój się i rób, tak? I co mi na przykład pomaga, i pamiętam pierwsze moje takie większe wystąpienia, to pomagało mi, drogie kobiety, mówienie o tym, co ja czuję. Czyli ja wychodziłam, pamiętam, ja jechałam na warsztaty u Agi Macią, które prowadziłam, i tam była, które współprowadziłam, miałam tam część, którą ja prowadziłam, i była tam grupa kilkudziesięciu kobiet. I ja pamiętam, że ja tam byłam tak zestresowana, nie wiedziałam, to były takie moje początki, jak wypadnę. Nie miałam jeszcze wtedy takiego poczucia zintegrowania tego, co niosę, bo tak jak mówię, to były początki i mi pomagało zawsze mówienie otwarcie o tym, że jestem w dyskomforcie tu przed wami przez te chwilkę, kilka sekund, że mogą mi się trząść ręce, że może mi brakować, że mogę mieć usta tak suche i potrzebuję się napić wody. To tak pomaga, kiedy my przyznamy się przed sobą, ale też przed innymi do tego dyskomfortu. Więc tak, ja się boję, ale ja przychodzę. Ja idę w ten proces, idę do ciebie, ja sięgam po to narzędzie. I będę czuła większy komfort, jeśli wiem, że tutaj jesteś, że wiem, że mogę być, że jesteś w pobliżu, tak, że jestem zaopiekowana. Więc no, to daje dużo, żeby się przyznawać przed sobą, co czujemy i przed innymi, prawda? Tak. Jeśli mamy tą gotowość, to jest faktycznie bardzo pomocne. Ja też tak robię. Faktycznie wolę powiedzieć, na przykład, podobno po mnie tego nie widać, ale jestem nieśmiała i wiem o tym. I pomimo tego, że robię mnóstwo rzeczy, to wciąż przekraczam swoją barierę nieśmiałości. Więc rozumiem też tych ludzi, którzy mają podobnie. I to jest też bardzo ważne, że kiedy może słucha nas ktoś, kto nigdy nie był na takich warsztatach. Wiecie, ja też bardzo często, w ogóle zaczynam zawsze od tego moje spotkania, czy spotkania w kręgu różne, że to jest w porządku, że nie chcesz mówić i możesz nie powiedzieć nic. Po prostu jesteś, to jest super.
Jeden człowiek jest żywy, tańczy, opowiada, gestykuluje, rusza się, a drugi sobie siedzi, patrzy i słucha. I kiedy, bo chodzi mi o to, dlaczego o tym mówię, żebyście też wiedziały, że kiedy idziecie na jakieś warsztaty, to jesteście tak w pełni zaopiekowane i właśnie wszystkie jesteśmy przyjęte takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego te spotkania są tak bardzo cenne, bo to już samo jest tym poczuciem, że jestem wystarczająca, jestem w porządku, jestem fajna, jestem wartościowa. Nie musimy wszyscy być tacy sami. I to, że ktoś jest nieśmiały i nie mówi, to z jednej strony, jeśli takiej kobiecie to przeszkadza, to oczywiście pracuj z tym. Ale znowu pytanie, czy to jest złe? Czy to jest temat, nad którym trzeba pracować i siebie zmieniać? A może jak w to wejdziesz głębiej, okaże się, że tu jest potrzebna akceptacja, bo ja tak mam, bo ja taka jestem. To jest bardzo ważne, bo my czasem, wiecie, myślimy, pójdę się gdzieś ponaprawiać, bo jestem nieśmiała. I jeszcze ktoś mnie naprawi. Jeszcze ktoś mnie naprawi i idę. I okej. Okay. A jak wejdę i się okaże, że ktoś mi powie, jesteś cudowna, w tej swojej nieśmiałości. O! Tak? I o to chodzi. Nie no, I o to zgadza się, chodzi. wszystkie mamy indywidualny proces, każda z nas jest na swojej ścieżce, ma różne zasoby, tak, i sprawczość, dlatego fajnie jest spotykać się w gronie takich kobiet, bo możemy nawzajem się inspirować, przyglądać, oglądać, tak, i to z mojego takiego doświadczenia, to zawsze się coś otworzy nowego, zawsze, i to jest takie piękne właśnie, kiedy nawet w nas tu wewnątrz, nie musi tego od razu być widać na zewnątrz, ale już coś tam kliknie, już coś się przemieni. I no to jest niesamowite, jeszcze raz to podkreślę, jakie procesy robią kobiety, które no, wychodzą właśnie na spotkanie przede wszystkim ze sobą. Czy właśnie w tej nieśmiałości, w tej ciszy, w takim byciu tak bardzo, bardzo w sobie ze sobą, tak? Czy właśnie w tej otwartości, takim odważnym wyrażaniu, bo to wszystko jest indywidualne i o nas. Ale żeby iść za tym ruchem, w prawdzie, za tym, co my czujemy, to jest podstawa. Bo tylko wtedy mamy ze sobą to połączenie i a kiedy jesteśmy tam, w tej naszej prawdzie, to, co ktoś nam mówi z zewnątrz, jakąkolwiek ocenę, to już nas tak nie rusza. Bo my wiemy i tak, jak tam jest w środku, dlaczego tak jest i po co tu jestem. Powiedz nam jeszcze, bo mogłybyśmy dużo tematów tutaj poruszać, gdzie możemy Ciebie spotkać tutaj w Irlandii? Jakie jest najbliższe spotkanie? Czy umawiają się kobiety z Tobą prywatnie, przez jaki rodzaj wiadomości? Gdzie tutaj, żebyśmy podały namiary, jakby kobiety były zainteresowane Twoimi spotkaniami? Kochana, ja mam stronę tylko i wyłącznie na Facebooku, magiczny krąg Rock Rose. Można się ze mną skontaktować telefonicznie poprzez moją stronę właśnie na Facebooku lub mailowo. Mailowo lubię najmniej, więc raczej zapraszam do kontaktu właśnie przez Facebooka albo telefonicznego. Głównie prowadzę zajęcia w takim małym, uroczym miasteczku Dunlavin, Centrum Holistyczne Anlar. I tam prowadzę zawsze sesje indywidualne, to tylko tam lub online, sesje grupowe, warsztaty w różnych miejscach. Jeśli stworzy się grupa kobiet i zostanę zaproszona, to polecę na skrzydłach, bo jeżdżę na takie spotkania. No i tak to. Nie jestem dobrym własnym menadżerem. No, ale myślę, że jeśli ktoś poczuje i będzie potrzebował i miał ochotę, to oczywiście sam Facebook nam wystarczy do tego, żebyśmy się mogły połączyć. Super, tutaj będą podpięte szczegóły, informacje. A powiedz jeszcze proszę o dźwiękoterapii. Też robisz takie sesje i spotkania w mniejszych grupach i z czym pracujesz? Co tutaj możesz nam przedstawić, zaoferować?
No, dźwiękoterapia to dwa tematy. To są takie sesje z gongiem i misami grupowe, albo sesje indywidualne, i wtedy to się nazywa masaż dźwiękiem. Misy, które mają niesamowite wibracje. Masaż polega na tym, że człowiek w ogóle jest w ubraniu, bo my często, jak słyszymy masaż, to mamy trochę inne wyobrażenie. Człowiek leży sobie ubrany pod kocem i w różnych sekwencjach ustawiam te misy na ciele, gram, i jest to uczucie, wiecie, czujemy, jak te wibracje wchodzą w nasze ciało. I oczywiście o tym, jak uzdrawia dźwięk, to można by było godzinami, bo tak naprawdę sesje z dźwiękiem są w stanie bardzo dużo rozpuścić. To jest niesamowite. Ale to, co ja sobie cenię najbardziej, jakbym to podsumowała, mam taką teorię, że kiedy my mamy jakieś marzenia, jesteśmy w jakimś pędzie życia, to konieczne do ich zrealizowania jest ta przerwa, ten moment oddechu, Stan zero. stan zero. I to daje dźwiękoterapia. Bo bez względu na to, czy ktoś medytuje, czy nigdy w życiu tego nie doświadczył, każdemu udaje się, chociaż sesja trwa godzinę. Są osoby, które przychodzą i tak zwany odlot zaliczają od pierwszego dźwięku do ostatniego, i są w takiej bardzo głębokiej medytacji. Natomiast każdemu udaje się, chociaż przez chwilę, dotknąć tego uczucia rozpłyniętych myśli. I tam właśnie wtedy zadziewa się to całe uzdrawianie. A ogólnie mówiąc, jest to cudowny relaks, wspaniały, to jest w ogóle bajka. No i taką na przykład historyjkę mam, to oczywiście opowiadam, bo to była jedna z moich pierwszych sesji, więc takie moje zapisane w sercu doświadczenie. Jak przyszła taka dziewczynka, lat 14, bardzo zdystansowana, rodzice ją trochę zmusili do tego spotkania ze mną i z dźwiękami. No i ona usiadła w ogóle, ona się nie będzie kładła, okej, ona sobie posiedzi na fotelu. No i po tej, właśnie po całej sesji otwiera oczy i mówi do mnie: a, mówi, nic takiego się nie działo w ogóle, wcale mi się tak nie podobało. W sumie to najfajniejsze były te ptaki. No wy, jakie ptaki? No te ptaki, które tutaj cały czas śpiewały. Ptaki nie śpiewały. Nie było żadnego gniazda nad moim domem. I ja widziałam, wiecie, oczywiście ten bunt i ta potrzeba powiedzenia mi, że jestem beznadziejna, i moje misy też są beznadziejne, bo to był taki czas w życiu tej dziewczynki. Ona później bardzo chętnie już sama z siebie do mnie wracała. My zresztą jesteśmy w kontakcie od iluś lat. Dzisiaj to jest dorosła kobieta, która studiuje medycynę, wspaniała dziewczyna. Ale właśnie to, że ona słyszała te ptaki, i to, że ja widziałam, co się stało w jej ciele, w jakim ona była totalnym relaksie. A to była dziewczynka taka, która wtedy miała problem z napięciem, oczywiście już tam wymyślany, że ADHD, i dzisiaj też to już jest inny temat. No i takie to jest. A ja podczas, kiedyś prywatnie, podczas jakiejś sesji, będąc klientką, miałam taką wizję, że mam takie włosy, słuchajcie, one mają kilka metrów i całe były złote, świeciły. I tańczyłam i grałam na takim olbrzymim gongu. I wtedy podjęłam decyzję, że będę grać. Ta wizja była tak silna, ja w niej byłam tak szczęśliwa i tak płynęłam z tymi dźwiękami, że faktycznie usiadłam później i spojrzałam, wiem, chciałabym, woła mnie. Tak, przepiękne. Spójrzcie, jak wiele mamy jak wiele do zaoferowania daje nam przestrzeń, tak? Tutaj ścieżki holistyczne, jak tego jest dużo. I ja też wiem po sobie, w każdym momencie życia może być to coś innego. Na jeden moment, na przykład, to z nami rezonuje, to jest cudowne, a później już tego nie czujemy, było na ten moment potrzebne i idziemy sobie dalej, i za jakiś moment znowu czujemy ruch, że to nas woła, tak?
I znowu to jest właśnie to pójście za tym ruchem, coś cię zaciekawi i żeby właśnie kosztować tego, bo życie jest naprawdę wypełnione obfitością przeróżnych tutaj takich możliwości i wspaniałych ludzi, którzy z radością przyjmują pod swoje skrzydła i przyglądają się temu kwitnącemu ogrodowi, tak? Który podlewają swoimi zdolnościami, umiejętnościami. No więc właśnie, dlatego jeżeli was ciekawi taki temat, z jakiejkolwiek części świata jesteście, to możecie u siebie odnaleźć właśnie takiego terapeutę, możecie wybrać się na różnego rodzaju holistyczne właśnie takie ścieżki do zdrowia, czy tutaj w Irlandii spotkać się z Mają, z nami, ponieważ no też regularnie coś tam się dzieje, zadziewa. Teraz też było w marcu wspaniałe wydarzenie, pierwsze Forum Zdrowia, gdzie też można było spotkać różnych terapeutów z Irlandii na ścieżkach właśnie holistycznych, więc śledźcie nas tutaj na mediach społecznościowych, ponieważ zawsze coś ciekawego się dzieje, żeby być w kontakcie i żeby wspólnie spotykać się na takich wydarzeniach, bo to zawsze jest tak dużo radości i zabawy, prawda? Już wielokrotnie miałyśmy przyjemność właśnie brać udział. Mamy tu wspaniałą Polonię zresztą w Irlandii. Jest tu tak wiele wspaniałych ludzi i kobiety, i mężczyźni właśnie na tych ścieżkach do zdrowia, naturalnych ścieżek do zdrowia, tak? Więc można czerpać, jeżeli tylko ktoś potrzebuje i ma na to otwartość i gotowość, to kontaktować się i spotykać. Dobrze, Maju, czy tak na zakończenie, co chciałabyś nam jeszcze powiedzieć takiego w stronę kobiet, bo myślę, że zdecydowana większość to są kobiety, które tutaj nas odsłuchują, a takiego właśnie holistycznego dla naszego kobiecego ciała. Holistycznego za chwilę chciałabym jeszcze powiedzieć, wrócić do tego łowcy talentów, bo jeśli słuchają nas kobiety z Irlandii, z różnych miejsc na świecie, to kochane, ja też bardzo lubię organizować warsztaty, więc jeśli ktoś miałby ochotę przyjechać do Irlandii z jakimiś swoimi talentami tutaj do naszej grupy polonijnej, to też bardzo proszę o kontakt. Znam się na tym, bardzo to lubię i z przyjemnością ugościmy i zrobimy jakieś fajne spotkania. Co do kobiet. Teraz jak to mówię, to czuję co do siebie, bo to tak działa. Jak mówimy do innych, to zawsze mówimy do siebie. Ja sobie zamknę oczy i sobie poczuję. I tak sobie czuję, że wszystko jest dobrze. I to jest taka chwila, którą polecam. Po prostu taka chwila. I tylko tyle. I to wystarczy. Zamknąć oczy, usiąść. Oddychać. Wiecie co? No właśnie, bądźmy dla siebie dobre. I tylko tyle. Bo teraz, kiedy siedziałam i miałam te oczy zamknięte, to przyszła mi taka myśl, jak oczywiście to są ważne rzeczy, nieskrzyżowane dłonie, ręce, nogi podczas medytacji, przepływ energii, okej. Ale zanim dojdziemy do tego momentu, albo kiedy w nim jesteśmy, ale mamy ochotę skrzyżować ręce, nogi, to pozwólmy sobie po prostu. Niech to życie będzie lekkie, bo my tak wiele od siebie wymagamy i też nawet ta cała teraz duchowość, która oczywiście, że jest cenna i potrzebna, ale też jest, też zaczyna być pewnego rodzaju pędem. Ja spotykam się z takimi zdaniami, że kobieta przychodzi do mnie i jest jej wstyd, bo ona nie była nigdy na jakiejś tam duchowej ścieżce. Każda z nas jest. My jesteśmy całe życie, bo nasza dusza doświadcza tak naprawdę duchowości poprzez życie. To wszystko inne to są fajne dodatki, które oczywiście nam pomagają i bardzo często dodają czegoś takiego pięknego w naszym życiu, ale w nas jest to wszystko. Więc bądźmy dla siebie po prostu dobre. Bądźmy dla siebie czułe, delikatne. I dajmy sobie żyć po prostu same. To jest to, co mam do powiedzenia sobie i nam wszystkim.
I kobietom, i mężczyznom. Mężczyznom też bardzo, bo to wiadomo, oni od siebie też bardzo dużo wymagają. I wiesz, jak tak mówiłaś właśnie, bądźmy dla siebie dobre, to ja to tak mocno odczuwam, zwłaszcza właśnie w tamtym roku, kiedy tworzyłam swoją książkę i nawet mam to na swojej stronie napis: bądź dla siebie najlepszą przyjaciółką. No właśnie, dla siebie, Tak. bo my tak dużo na zewnątrz dajemy, tak, dajemy, chcemy zaopiekować się z całym światem. I zapominamy, naprawdę zapominamy przede wszystkim o sobie. Kiedy my stajemy się dla siebie najlepszą przyjaciółką, to już tak dużo daje innym. To już tak dużo daje, kiedy my jesteśmy sobą napełnione tą życzliwością, tym szacunkiem do wszystkiego, co robimy, tym wszystkim, co naprawdę chciałybyśmy dać naszej ukochanej przyjaciółce. Dajmy to sobie, stańmy się dla siebie najlepszą przyjaciółką. I w samym tym właśnie ruchu w sobie już działamy na innych, tak Tak. leczniczo, tak. Więc bądźmy dla siebie najlepszą przyjaciółką, tak. Więc dziękuję Ci bardzo za piękną rozmowę. Wiele tutaj wartościowej treści popłynęło i nie ukrywam, że miałam łzy w oczach, słuchając, bo to jest takie, mnie to dotyka, to jest piękne. Ja tą ścieżkę też dobrze znam i dla mnie to jest taka esencja tak naprawdę tego, jaką dzisiaj kobietą jestem, bo też byłam na różnych takich procesach, w miejscach, z takimi ścieżkami, więc bardzo Ci dziękuję Bardzo dziękuję. za to, że tutaj się spotkałaś, podzieliłaś, bo to było piękne. Do zobaczenia na ścieżkach w Irlandii, no i gdzieś tam po drodze w świecie, tak? Bardzo dziękuję.